Dzień dobry, zapraszam na kolejne spotkanie w Cire Cafe Online. Kolejne tematy dotyczące energetyki, ale też polskiej gospodarki. Dziś do naszego studia zaprosiłem panią Katarzynę Kopeć, kierownik zewnętrznej sieci sprzedaży w ML System. Dzień dobry. Dzień dobry. W momencie, kiedy się spotykamy, proszę Państwa, mija ponad miesiąc od uruchomienia czwartej edycji programu Mój Prąd, więc to chyba dobry moment, abyśmy się przyjrzeli, jak ten program został na rynku przyjęty. I od tego zaczniemy może naszą rozmowę. Poproszę Panią o komentarz, jak z Waszej perspektywy, jak z perspektywy ML System, rynek zareagował na czwartą edycję Mojego Prądu. Tak, jest to już właśnie czwarta edycja programu Mój Prąd. Podobnie jak poprzednie edycje, była mocno wyczekiwana przez osoby, które zdecydowały się zakupić instalację fotowoltaiczną. Niestety dla wielu z tych osób myślę, że okazała się lekkim rozczarowaniem, ponieważ nowy nabór jest dedykowany prosumentom, którzy już korzystają z nowego systemu rozliczeniowego NetBilling, bądź dla prosumentów, którzy zdecydują się zmienić swój obecny system rozliczeniowy, system w formie opustów, na system NetBilling. Przypominam tylko, że poprzednia edycja zakończyła się blisko 2 miesiące przed planowanym terminem zakończenia naboru z powodu wcześniejszego wykorzystania środków z budżetu, w związku z czym te osoby, które się nie załapały na trzecią edycję, mocno liczyły na to, że będą mogły skorzystać z dofinansowania w tegorocznej edycji. Natomiast dla wszystkich tych prosumentów, którym udało się, którzy zdążyli zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 1 kwietnia, tym samym gwarantując sobie to rozliczenie w formie opustów, no ta forma dofinansowania nie wydaje się opłacalna. To znaczy, że ta czwarta edycja wyraźnie jedną grupę klientów na rynku preferuje, czy faworyzuje, a innych tak wyklucza. Dobrze rozumiem Pani komentarz? Tak, zdecydowanie ta forma, ta edycja jest bardzo atrakcyjna, natomiast jest głównie kierowana, wydaje nam się, do tych prosumentów, którzy korzystają z obecnego systemu rozliczeniowego, czyli NetBilling, ten, który obowiązuje po 1 kwietnia. Zapytam w takim razie o powodzenie tej czwartej edycji, no bo komentarz Pani wskazuje na to, że jednak duża część rynku nie będzie mogła z tego skorzystać, albo po prostu oceni cały ten mechanizm jako mało atrakcyjny, a to może oznacza, że te pieniądze nie będą wydatkowane? W poprzednich edycjach było w ten sposób, że jakby program, czyli kolejna edycja, brała pod uwagę, że ktoś mógł nie zdążyć złożyć wniosku w ubiegłej edycji, w związku z czym było to jakby w formie kontynuacji. Natomiast teraz program daje taką możliwość jak najbardziej, natomiast warunkiem koniecznym jest przejście na nowy system rozliczeniowy NetBilling. I tu w opinii klientów wydaje się to po prostu nieopłacalne, czyli wolą pozostać przy tym poprzednim systemie rozliczeniowym, który ich obowiązywał, w systemie opustów, nie korzystając tym samym z dofinansowania. To bez wchodzenia w tajemnice biznesowe ML System, spójrzmy na chwilę na poprzednie edycje, te, które już są zrealizowane, zamknięte też, jeżeli chodzi o dystrybucję środków. Jak dużo klientów udało Wam się pozyskać przy użyciu tego mechanizmu Mój Prąd? Bez wątpienia program Mój Prąd był od zawsze kluczowym elementem podczas rozmów handlowych przy sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. U nas ten procent jest też dosyć wysoki. W 2021 roku około 90% wszystkich sprzedanych przez nas instalacji były to instalacje do 10 kW, czyli takie, które spełniały założenia programu Mój Prąd. Branża fotowoltaiczna jest, można powiedzieć, sezonowa, czyli taki największy rozkwit ma w okresie od marca do września. Natomiast drugi nabór programu Mój Prąd, który zakończył się dopiero 6 grudnia w 2020 roku, pozwolił nam na wydłużenie tego okresu sprzedaży, co jakby idealnie pokazuje, że prosumenci bardzo dużą rolę przykładają do tej formy dofinansowania. Jakby na potwierdzenie moich słów przypomnę, że zarówno drugi, jak i trzeci nabór wniosków zakończył się przed planowanym terminem zakończenia naboru,
powodu wyczerpania środków z budżetu, więc to zainteresowanie jakby było większe niż można było tego oczekiwać. Proszę Państwa, w Cyr Cafe Online mówi Katarzyna Kopeć, kierownik zewnętrznej sieci sprzedaży w ML System. Firmy, która ma aspirację bycia liderem w swoim segmencie, w takim razie pytanie do lidera, gdybyśmy mieli stworzyć taki idealny program Mój Prąd, to jakie elementy Pani zdaniem powinny się w nim znaleźć, aby cały ten mechanizm był bardzo rynkotwórczy? Na tą chwilę, ponieważ to jest pierwsza tak bardzo rozbudowana odsłona tego programu, więc staramy się zbadać zainteresowanie tą edycją wśród naszych klientów i pewnie potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby zweryfikować, czy spełnia ona zapotrzebowania naszych klientów w całości. To, co na tą chwilę mi się nasuwa jako pierwsze, już tak biorąc doświadczenie z poprzednich edycji, to właśnie zwiększony budżet, tak żeby każdy, kto jest zainteresowany, zdążył, miał możliwość skorzystać z tego dofinansowania. Ja przypomnę tylko jeszcze, że łączna wartość dofinansowania w tej edycji na jedno przedsięwzięcie to jest 20,5 tysiąca złotych, także potencjał programu jest ogromny. No i możemy się spodziewać, że ten budżet również zostanie wykorzystany w dość szybkim tempie.